Dzisiaj Hiob przyjrzy się ciężarówce rodem z Włoch. Hiob to taka znana postać już w naszym programie, programie Na Osi. To taki nasz polski wysłannik, który od 30 lat przemierza kontynent amerykański. Hiob będzie testował włoski samochód. Powiemy także coś o naciskach, dopuszczalnych naciskach na oś. Okazuje się, że w Stanach na wszystko znajdzie się rozwiązanie. No bo jak jest za dużo, to można na przykład dopasować podwozie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, Paweł Gadzała. Piotr Jaskiernia, bardzo mi miło. Bardzo miło również. Chciałem panu przedstawić nowy samochód Iveco Stralis, stworzony z myślą o ekonomii i oszczędności i ekologii również. Z nowym silnikiem Cursor 10 460 koni. Więc jest to nowa myśl techniczna Iveco z silnikiem eko, który jest nastawiony przede wszystkim na ekologię i ekonomię, czyli jak najmniejsze zużycie paliwa i zanieczyszczenie środowiska. A wie pan, jakie oszczędności paliwa ten nowy system daje w porównaniu do poprzedniej generacji silników? Myślę, że jest to rzędu gdzieś około 10 nawet procent. Niesamowite to. Jest... W takiej sytuacji jak ja jeżdżę, to byłoby 20 tysięcy złotych rocznie oszczędności na paliwie. No to już myślę, to zobaczymy, przekonamy się w trakcie jazdy. Może zapraszam do podpięcia auta z naczepą i przejdziemy później do dalszego opisu auta. Jestem zainteresowany, dlaczego tu jest tyle kabli, bo my w Stanach mamy tylko 3, to znaczy 2 powietrzne i 1 elektryczny, a tu widzę, że jest 1 dodatkowy elektryczny kabel. No tu jest troszeczkę inaczej, są również 2 pneumatyczne, czyli system hamulcowy, tak. A oprócz tego 2 elektryczne. Jeden jest związany z elektryką, całą naczepę, a drugi jest to system bezpieczeństwa, system EBS-u. A u nas cała obsługa elektryczna idzie jednym kablem, to znaczy jest jeden ABS, tak, kontroluje z jedno gniazdo tylko. Tak samo mi się bardzo podoba pomysł przesuwanej osłony aerodynamicznej, bo w Stanach Zjednoczonych jest dość duża odległość między ciągnikiem a naczepą, także jest nawet 1,5 metra, a tutaj bardzo blisko podjeżdża ciągnik do naczepy, jeszcze jak się da tą osłonę przesunąć, to umożliwia to wejście między ciągnik a naczepę. Ja to muszę sprawdzić, czy to się przypięło, bo ja zgubię tą naczepę i będzie moja wina. Ruszamy w drogę. No, Iveco bardzo mi się podoba, prawdę mówiąc, ma bardzo fajną deskę, bardzo ładnie ergonomicznie rozwiązaną deskę i tak wizualnie jest ładna. Auto jest stworzone też pod myślą i pod tym kierunkiem, żeby temu kierowcy było jak najwygodniej, jak najmniej się męczył. Zestawy europejskie są bardzo ciekawe przez swoją zwartą zabudowę. Nie ma miejsca na zmienienie czegokolwiek. Naczepa jest bardzo blisko kabiny. Ta przestrzeń między naczepą a kabiną jest bardzo mała, więc nie ma mowy o przesuwaniu siodła, dlatego że nie ma gdzie tego siodła przesunąć. No, gdyby się je troszkę przybliżyło, to by naczepa uderzała w kabinę. Tak samo koła z tyłu. Widziałem, że tam za kołami z tyłu jest koło zapasowe, z przodu jest ta osłona zabezpieczająca samochody osobowe przed wpadnięciem pod naczepę. I wszystko to jest przykręcone na stałe. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy możliwość przesuwania wózka z kołami, przesuwania kół w naczepie i mamy możliwość przesuwania siodła, co wynika z bardzo precyzyjnych przepisów, bardzo konkretnych przepisów dotyczących nacisku na osie, które mówią nam, że nie wolno tego nawet o parę kilometrów przekroczyć. Ciężar zestawu w Stanach Zjednoczonych legalny to jest 80 tysięcy funtów, czyli tam prawie 37 ton. Także jeżeli na przykład klient załaduje mi towar w naczepie i ten towar jest rozłożony, nie jest rozłożony idealnie, to moim obowiązkiem jako kierowcy jest tak przesunąć koła w naczepie, żeby tam było dokładnie 34 tysiące funtów, czy 33 800 funtów, jak blisko mi się to da zrobić.
mamy takie prowadnice pod naczepą, gdzie są co kilka centymetrów otworki. Możemy, ręcznie się wyciąga takie zabezpieczenie. Zostawiając włączony hamulec ręczny naczepy, można podjechać albo cofnąć naczepą, przesuwając. Każde przeskoczenie jednego otworku to jest około 300 funtów różnicy obciążenia osi. Z reguły jest to po prostu wózek, który się przesuwa do przodu i do tyłu. I czasami ważymy jak aptekarze. Dwie dziurki za dużo, trzeba cofnąć jedną dziurkę. Także jest to istotne, bo ściągają na wagach, dają mandaty. W różnych stanach mam też różne przepisy. Na przykład w Virginii wolno przesunąć te koła na wadze. Jeżeli policja mnie zatrzyma na wadze, ja mam całkowitą wagę zestawu legalną, ale mam za bardzo obciążone osie, to mogę przestawić ten wózek na wadze policyjnej i jak jestem w stanie to legalnie zrobić, to mogę jechać dalej. Natomiast w Georgii jest zabawny przepis, bo w Georgii, jeżeli człowiek ma przeważoną oś, nie może przestawiać kół, ale może przestawić towar. Ja mogę wejść do naczepy i nawet paczki przesuwać, czy worki, czy co tam mam. Czasami jest to oczywiście niemożliwe, bo mamy ciężkie rzeczy, ale jak opowiadam o tym europejskim kierowcom, to oni są zdziwieni, to jak to można jeździć z towarem, który jest niezabezpieczony i lata po tej naczepie, ponieważ w Europie się bardzo zwraca uwagę na to, żeby ten towar był... Tak. Ale ponieważ nasze naczepy to przypominały kontenery, więc jak tam towar się troszkę przesunie, zwłaszcza jak to są jakieś tam lekkie pudełka czy 50-kilogramowe worki, to nawet jak przy hamowaniu te worki przelecą na drugi koniec naczepy, to się przecież nikomu nic nie stanie. Coraz lepszy jestem, jeszcze pojeżdżę parę tygodni tutaj, to nie wrócę do Ameryki. No tutaj 8 tygodni kręcimy ten serial, także to jest taka przygoda życia. Było mi nam bardzo miło gościć pana u nas tutaj w Krakowie, taki skromny prezent, żeby dziękuję. Zawsze woda była ciepła. Dziękuję bardzo, dziękuję, jestem wzruszony za wspaniały prezent, aż sobie zobaczę. O, piękny kubeczek z nazwą dealera Viamo. Także dziękuję za możliwość przetestowania waszego samochodu. Dziękuję. Bardzo. Jest to było dla mnie niesamowite przeżycie, bardzo fajny samochód i cieszę się, że miałem okazję. Do Krakowa jeszcze raz. Dziękuję, do zobaczenia. Cały Hiob potrafi opowiadać godzinami, do tego ciekawie. Ciekawie będzie też w programie za tydzień. Co zobaczycie? Posłuchajcie.